Krótko się przedstawię, nazywam się Joanna Wogielczyk, jestem ekspertem od mediów społecznościowych, uczę jak sprzedawać przez Facebook, przez Instagram, nie mając potężnych społeczności. Znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie właśnie pod nazwą Joanna Wogielczyk. Także zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje tych kont, do obserwacji, dzielę się tam całą masą takich instatipów, wskazówek jak budować silną markę i na Instagramie i na Facebooku. Także zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do odwiedzenia tych kanałów. Jeżeli czujecie, że te live są, że ten dzisiejszy live jest wartościowy, też zachęcam do tego, żeby udostępnić go swoim znajomym, żeby też obejrzeli. Jeżeli mają pomysły na Instastory, to jestem przekonana, że nie dość, że dziś po tym dzisiejszym spotkaniu będą mieć full pomysłów, to jeszcze będzie też mega motywacja do działania, bo taki jest cel live'u w środku tygodnia. Dodać Wam powera na jeszcze te ostatnie robocze dni tygodnia. O, pozdrawiam Martę Klepkę, buziaczki Martuś, do zobaczenia w październiku na Być Kobietom. Przesyłam wszystkim osobom, które do nas cały czas na bieżąco dołączają fale serc. I dobrze, i słuchajcie, mam jeszcze takie wnioski, podsumuję zadanie domowe, które zrobiliście i też kilka osób właśnie zadało takie różne, jakby miało wątpliwości, czy nie otrzymały takiej odpowiedzi od swoich widzów, followersów, jakiej się spodziewali. Więc tu też chcę Wam powiedzieć, że słuchajcie, jeżeli robicie po raz pierwszy quiz albo ankietę, albo zadajecie pytanie i nie otrzymujecie odpowiedzi, to też nie rezygnujcie, nie poddawajcie się i też nie przejmujcie się tym. Może się okazać, że Wasza społeczność na przykład nie była do tej pory przyzwyczajona do takiego wchodzenia w interakcję z Wami w Instastories i muszą się do tego przyzwyczaić. Jeżeli zadajecie o tym, dziękuję za serca. O, jest Luiza. Super. Pamiętajcie, możecie udostępnić ten live, jeżeli czujecie, że może się komuś przydać. Więc jeżeli zrobiliście takie stories właśnie zgodnie z tymi wytycznymi, o których mówiłam Wam tydzień temu i one Was, te wyniki nie są tak, nie satysfakcjonują Was i były też takie komentarze, że wręcz Was demotywują, no bo nie ma takiego wow, jakbyście się spodziewali, czy jak ja mówiłam, że jest u mnie. Nie przejmujemy się tym. Jeżeli jest dla Was bardzo ważne pytanie, bo pytacie o produkt albo o to, w jakim kierunku powinniście iść dalej, jakie live'y robić, jakie szkolenia, jakie produkty wprowadzać, co zmienić, jakie kolory, jakby jeżeli potrzebujecie takiej wskazówki od swoich odbiorców, to nie poprzestajemy na jednym Instastory. To jeżeli widzicie, że jest mały odzew, być może Wasza społeczność bardziej czyta posty. Wtedy przygotowujecie sobie post i w poście nawiązujecie do tego, że chcecie iść troszkę zmienić, urozmaicicie Waszą ofertę i że będziecie wdzięczni za komentarze pod tym konkretnym postem, czyli dajecie taki paluszek w dół, że pod tym postem oczekujecie na komentarze, ale też informujecie Waszych odbiorców, że w tym samym czasie dodajcie Instastory z ankietą, paluszek albo strzałeczka w górę i zachęcacie ich, mówicie, jakie to jest dla Was ważne. I w tym czasie, czyli publikujecie post i w tym samym czasie publikujecie ankietę w Instastory. Jakby powinny już być wtedy większe zasięgi. Jeżeli też to jakby nie zadziała, może się okazać, że daliście to stories w czasie, kiedy Waszej społeczności nie ma na Instagramie. Może nie weszliście w statystyki, może dodaliście takie pytanie właśnie, takie angażujące stories z reakcją w weekend, kiedy Wasza społeczność po prostu jest mniej aktywna na Instagramie. Też to sprawdźcie, też nie rezygnujcie, testujcie sobie różne dni. Co jeszcze można zrobić i wiem, że to też fajnie zagrało tu u niektórych z Was, że po takim pierwszym stories, gdzie nie było takich spodziewanych efektów, nagraliście najpierw filmik, czyli wiem, że to właśnie na pewno zrobiły dziewczyny, czyli nagrały kilka dziewczyn nagrało filmik i powiedziało: słuchajcie, bardzo mi zależy na Twojej opinii. W kolejnym kafelku pojawi się pytanie, pojawi się ankieta i liczymy na tę odpowiedź. O, dziękuję tutaj za. Rozumiem, że wszystko, że przesyłacie te wszystkie serduszka, bo to wszystko jest jasne i że w ten sposób działacie. O, dziękuję. Pozdrawiam tutaj Halinę. Halina mówi: dzień dobry wszystkim. Jak można, to wrzucam swoje IG. Wrzucaj. Ja zajrzę, szczególnie jak publikujecie story, to może jakby macie gwarancję, że dostaniecie ode mnie taki feedback. Także wrzucajcie oczywiście, chwalcie się tym, co publikujecie. Chętnie zobaczę też, jakie efekty przynoszą te nasze live'y. Dobrze, i słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o to zadanie domowe, czyli podsumowując, nie przejmujemy się tym, przyzwyczajacie Waszą społeczność do tego, że chcecie poznać ich opinię, że ta opinia jest dla Was ważna. Dobrze, no to przechodzimy do pomysłów na Instastory dla marki i dla biznesu. Pierwszy pomysł, który mam dla Was dzisiaj, oczywiście tutaj, jeżeli macie swoje pomysły, to też liczę na Wasze komentarze. Pierwszy mój pomysł to jest taki, żeby
podzielić się swoją ekspercką wiedzą w taki atrakcyjny sposób. I tutaj mam kilka przykładów, które stosują moi klienci. Pierwszy przykład, bardzo fajny taki cykl Instastory, który publikuje jedna z moich klientek. To są takie 5 wskazówek, co pić jesienią, aby nie wychładzać organizmu. Później będą też pomysły na to, co jeść też, żeby nie wychładzać tego organizmu jesienią. I tak jak Wam powiedziałam, stories to też jest opowiadanie historii, więc ona rozpoczęła, ona to akurat robi, jakby cały ten cykl odbywa się w jeden dzień tygodnia i czyli mamy pierwszym elementem tej historii było to, że było takie wideo, że już zbliża się jesień, warto zadbać o swoją odporność i było angażujące, bardzo zaangażowało pytanie o wskazówki od tej społeczności mojej klientki, co jej odbiorcy używają, co robią, żeby wzmocnić swoją odporność. To był jeden dzień, kilka stories, bo to było wideo, to były właśnie to pytanie, później były udostępnione odpowiedzi wszystkich osób, które jakby odpowiedziały tak na to pytanie, więc miały cały dzień, było bardzo fajne, bardzo mocno angażujące stories, mocno zasięgowe, no bo wiadomo też, że te osoby, które zostały u niej udostępnione w stories, udostępniały to u siebie dalej, także super nam to zagrało. W kolejnym tygodniu pokazała, co ona, czyli jakby to było bardzo fajne takie potwierdzenie tej autentyczności, pokazanie też ludzkiej twarzy marki. Ona pokazała swój dzień, tak, czyli pokazała, co pije przed śniadaniem, co pije, pokazała, co ona rzeczywiście robi, że ona nie tylko nam mówi, co my mamy pić, tylko sama faktycznie w ciągu swojego dnia przygotowuje takie napoje. Więc jeżeli macie tutaj, ja cały czas Was zachęcam do nagrywania i do pokazywania się w Instastory, to będzie mieć większe zasięgi, ale jeżeli nie macie jeszcze tej gotowości, to nie trzeba tego robić, można zacząć od tego, że pokażecie szklankę napoju, znaczy tu akurat w tym przypadku można by było pokazać szklankę tego napoju. I później właśnie w kolejnym, jakby takim kolejnym dniu było te stories z tymi zdjęciami z takiej jakby życia domowego. Kończyło się pytaniem, czy chcecie więcej, czy potrzebujecie wskazówek, jak przygotować, co zrobić, listę zakupów. I jakby to jest taka właśnie dzielenie się tą ekspercką wiedzą, naprawdę w bardzo fajny, bardzo angażujący sposób. Też ta wiedza, bardzo ta moja klientka reaguje na te odpowiedzi od swoich klientów, czyli jak oni podają sposób na odporność, ona je rozwija też, mówi dlaczego jakby z czymś tam, co warto zrobić, co jest fajnym pomysłem. Także czekam tutaj na, piszcie, co Wy dodajecie i też, czy dzielicie się właśnie taką wiedzą ekspercką na swoich Instastories. Żeby te Instastory, bo wiadomo, że one są, angażują nas, żeby one nie przepadły, dobrze jest je później umieścić w wyróżnionych relacjach, żeby cały czas były na Waszym koncie, tam też jesteście Wy jako ekspert, także naprawdę dobrze by było, żeby cały czas, żeby stworzyć z nich taką zakładkę, żeby każda osoba, która po raz pierwszy wejdzie na Wasze konto, miała okazję przekonać się, że jesteście ekspertami w swojej dziedzinie. Inne pomysły z różnych branży, to jest właśnie 5 pomysłów na zabawę w domu z dziećmi. To też jest jedna z moich klientek, robi taki cykl w każdy konkretny dzień tygodnia, czyli tam to też jest znów jeden stały dzień, pokazuje jeden pomysł na zabawę. I to były zabawy na świeżym powietrzu latem, teraz będą takie zabawy, pojawią się zabawy w domu. Angażujące, ona prosi o zdjęcia, ona udostępnia te zdjęcia dalej, jeżeli zostanie oznaczona, jak ludzie te zabawy wykonują. Bardzo też jakby pokazuje, to nie jest tylko to, że pokazuje pomysł na zabawę, ale pokazuje korzyści, czyli co nam da na przykład ta zabawa, czyli że to będzie rozwój ruchowy dziecka, rozwój motoryczny, rozwój zwinne rączki, tak? Jakby pokazuje, nie jestem tu ekspertem, natomiast chodzi o to, że ona tym ekspertem jest i ona pokazuje tę zabawę właśnie też z punktu widzenia korzyści, jakie korzyści będzie mieć rodzic, jakie korzyści będzie miało dziecko, że akurat to się zaangażuje. Inny taki pomysł to bardzo fajne stories. Można stworzyć na przykład, wiem, że tutaj jest kilka osób, które zajmują się też rozwojem osobistym, możemy publikować na przykład takie stories, gdzie będziecie pokazywać komunikaty wzmacniające pewność siebie. Można to przygotować jak w formie wideo i pokazywać różne plansze. Można to nagrać w postaci takiego Instastory, gdzie po prostu będziemy dodawać napisy, tak, i będziemy mówić, mów do siebie tak, jak chcesz być pewna siebie, mów, lubię siebie, tak. I to też może być filmik, ale nie musi być filmik, możecie przygotować sobie plansze, w
Canwie i też na przykład z takimi komunikatami. Dajcie znać, czy to jest, ja tu tak pokazuję ręką, że mam, nie wiem, czy wiecie, to teraz to właśnie jest bardzo popularne, takie filmiki w Reelsach na Instagramie i na TikTokach, czyli właśnie nagrywamy 15-sekundowe wideo, pokazujemy tu palcem i dodajemy później ręcznie napis, tak, na przykład z tym komunikatem. Dajcie znać, czy to jest jasne, czy to, o czym mówię, jest dla Was jasne i czy wiecie, jak to wdrożyć u siebie. Kolejny pomysł na Instastory. To jest pytanie, które, tak jak mówiłam, ma pomóc w rozwoju w naszej firmie. Zachęcam, wiem, że tutaj część osób pobrała, jestem autorką e-booka, jak budować silną markę w social mediach, 10 praktycznych wskazówek. Ten e-book można bezpłatnie pobrać na mojej stronie Bogielczyk dla kobiet, też na Instagramie, w bio znajdziecie do niego link. I tam mówię Wam o tym, że, dziś nie będę o tym dużo mówić, tu tylko chcę wspomnieć, że bez informacji zwrotnej nie możemy się rozwijać, tak, że jeżeli my nie będziemy konfrontować naszych pomysłów z naszą społecznością, z naszymi klientami, potencjalnymi klientami, którzy na przykład rozważali współpracę z nami, ale zrezygnowali. Jak nie będziemy o tę informację zwrotną zabiegać, my się nie będziemy rozwijać. Tak, będziemy jakby tkwić w tym naszym własnym sosie, w którym wydaje nam się, że wszystko jest super. Także bardzo ważne jest, żeby pytać o to właśnie, o ulubiony produkt, o produkt, który na przykład, o którym myślisz, tak? Albo o to, czego potrzebujecie. Takie pytanie można zadać. Z jakim problemem z Waszej dziedziny się te osoby borykają? I można zrobić taki filmik właśnie wcześniej, przed takim Instastory z pytaniem, powiedzieć, przygotowuję właśnie moje plany na ostatni kwartał tego roku. Dajcie znać w następnym stories, czego ode mnie potrzebujecie, albo co by Wam się przydało, z czego chcielibyście live'y, z czego chcielibyście cykl postów, e-booka, wpis na bloga, jakby w zależności od tego, czym się zajmujecie. I tu dziękuję, bo Mateusz napisał, że on rzuci stories w sprawie profilaktyki zdrowotnej. Super pomysł. Właśnie tak, u Mateusza na fanpage'u jest bardzo dużo takiej eksperckiej wiedzy, jeśli chodzi o tu taką właśnie profilaktykę zdrowotną, też zapobieganie stosowania różnych takich złych nawyków, tak bym powiedziała. Czyli Mateusz, masz full treści, która na pewno jest na fanpage'u i fajnie to teraz po prostu, fajnie z tego byłoby zrobić Instastory, które jest krótsze, które bardziej trafi do Twojej grupy docelowej, tej grupy młodzieży i też jeśli chodzi o kanał, to też Instagram będzie lepszym tutaj kanałem, żeby do tej młodzieży dotrzeć. Także to jest genialny pomysł. Także Mateusz pisze, dzięki. Mateusz, oznacz mnie, jak już dodasz to Instastory, chętnie zajrzę i też chętnie zobaczę, podzielę się tym, żeby poszło szerzej w świat. Piszcie, rozwijania kobiet pisze, super tipy, pozdrawiam Aniu. Piszcie, co będziecie stosować, dajcie mi znać tutaj w komentarzach, albo jeżeli, bo ostatnio też dostałam takie wiadomości, że nie udzielacie się w komentarzach, bo robicie notatki, to też możecie mi dać znać, żebym wiedziała, że robicie notatki, dlatego nie bierzecie tutaj takiego aktywnego udziału w naszej rozmowie. Czyli pytamy też, możemy pytać o bieżące wyzwania tych naszych odbiorców, żeby wiedzieć, w jakim kierunku pójść. Kolejny taki pomysł, tutaj to są takie wyzwania związane z naszym codziennym życiem, sobie napisałam. Oczywiście to znów zależy od tego, na ile chcecie pokazywać, na ile chcecie się odsłaniać. Pamiętajcie, że im więcej pokażecie siebie, tym szybciej nawiążecie tę relację, tym szybciej klient Wam zaufa i tym szybciej też klient zdecyduje się na współpracę. O, tutaj dziękuję. Sekret kobiety pisze, właśnie robię notatki. Super, okej. Rozumiem. O, Izuza pisze też, że robię notatki. Dobra, cieszę się, że notujecie. O właśnie, dziękuję za serca, ja Wam też przesyłam serca. Cieszę się, że notujecie i że będziecie stosować tę wiedzę. Pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć, żebym wiedziała. I też udostępniajcie ten live, jeżeli czujecie, że komuś się przyda. Dobrze, i teraz właśnie powiedziałam o tych bieżących wyzwaniach. Na przykład u mnie teraz tymi bieżącymi wyzwaniami jest początek roku szkolnego, czyli wywiadówki, pamiętanie o wszystkich płatnościach, ubezpieczenie, rada rodziców, jakieś zajęcia dodatkowe, jest po prostu full tych różnych rzeczy, więc ja też o tym mówię w moich Instastories. Ja też w mojej komunikacji, na Instagramie, na fanpage'u wróciłam do zarządzania czasem, do rzeczy, które są mi teraz bardzo potrzebne, bo właśnie w związku z taką szkolną intensywnością i przedszkolną września, po prostu tych dodatkowych takich aktywności jest cała masa. I ja też to pokazuję, tak? Też pokazuję właśnie rodziców, którzy siedzą na wywiadówce, zadaję pytanie o to, czy też właśnie macie taki wrzesień. Zdarzyło mi się właśnie zapomnieć o ubezpieczeniu, zjechałam szybko jeszcze
wykupić ubezpieczenie do jakiegoś tam deadline'u, też zrobiłam o tym stories i moją społeczność, którą tworzy dużo kobiet, które są w podobnej sytuacji, jak ja znam tą moją grupę docelową, one się mocno z tym utożsamiły, tak? Ja dostałam dużo takich odpowiedzi, oczywiście z komentarzem, nie udostępniaj tego dalej, ale że to są problemy, z którymi się wszyscy teraz, jakby dużo rodziców się, może nie wszyscy, ale wielu rodziców się z tym boryka. Także jakby jeżeli czujecie, że to będzie spójne z waszą działalnością, to też nawiązujcie do takich bieżących wyzwań. Bieżącymi wyzwaniami będą na przykład, jeżeli zajmujecie się gdzieś w branży fashion albo branży upominkowej, to też to było, bardzo mnie to angażowało, właśnie jak tutaj środek lata, ja jestem na wakacjach albo myślę o urlopie, a moje właśnie klientki z branży odzieżowej już przygotowują kolekcję zimową. I też, jak wiecie, to bardzo fajnie też działające też w tym sektorze business to business, także też ci ich widzowie też byli mocno tam zaangażowani i też właśnie czuli tę sytuację, czuli te bieżące wyzwania. Czyli to też jest taki pomysł, żeby właśnie nawiązywać do bieżących wyzwań. Pokazujcie recenzje, wideo recenzje i tutaj się cieszę, bo właśnie po ostatnim live'ie napisał do mnie Patryk, który powiedział, że okej, udostępnia recenzje, screeny recenzji, udostępniał wideo recenzje, jak takie się pojawiały, ale nie wpadł na to, o czym mówiłam Wam tydzień temu, żeby robić też screeny komentarzy, jeżeli są takie właśnie pokazujące Waszą eksperckość, potwierdzającą Waszą wiarygodność, też warto robić screeny tych komentarzy i udostępniać je jako stories, zrobić wyróżnioną relację, referencję. O tym, jak te referencje też pokazywać i gdzie je wykorzystywać, też piszę w tym e-booku, więc dziś też nie będę mówić. Natomiast chodzi o to, żeby nie uzależniać się od jednego kanału informacji, czyli żeby recenzję z Facebooka wykorzystać bardzo szeroko. Możemy to zrobić też w Insta Stories, publikując ją właśnie w relacji, a później dodając do wyróżnionych relacji recenzję. Tydzień temu mówiłam Wam o szablonie do stories. Wiem, że już też kilka osób z tego skorzystało, czyli tworzymy szablon, taką na przykład w Canva i piszemy w wolnym czasie lubię, tak? Na przykład. I wypisujecie, co Wy lubicie, podajecie w kolejnym stories taki gotowy szablon do pobrania i prosicie, żeby Wasi odbiorcy sobie zrobili screen tego szablonu i piszecie, tak, znaczy piszecie, albo dobrze byłoby nagrać wideo, powiedzieć, chcę Was poznać lepiej. W kolejnym kafelku dowiecie się, co lubię lubić w wolnym czasie, daj mi znać, co Ty lubisz robić w wolnym czasie. I też te szablony bardzo fajnie działają. Ja tu podaję przykład wolnego czasu, ale to nie musi być wolny czas. To mogą być pytania, gdzie robisz zakupy, o Twoje ulubione marki. To może być pytanie o jakieś elementy, które nasi odbiorcy lubią, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, o to, czy zmieniają, co zmieniają w swoich domach na jesień, jeśli chodzi o wnętrzarstwo. To wszystko właśnie bardzo mocno angażuje. Tutaj widzę, że cały czas dołączacie. O, dzień dobry Urszula, dzień dobry hurtownię kosmetyczną, Hechelską Joannę pozdrawiam. Przesyłam Wam serca i dziękuję za te turbo serca. Widzę, że już jest 9:32, a live w środku tygodnia nie mają trwać dłużej niż pół godziny, więc za chwilkę będziemy się tutaj zbliżać do końca. Ale jeszcze tak, kolejny pomysł właśnie na Insta Story. Wprowadź stały cykl. Na przykład można się dzielić takimi swoimi planami na konkretny tydzień. Bardzo fajnie działa jeden z moich klientów, firma produkcyjna, czyli mogłoby się wydać, że Instagram nie jest dla nich takim dobrym kanałem. W każdy piątek jakby robi taki przegląd tygodnia, czyli pokazuje zdjęcia i z produkcji, i z pakowania produktów, i później z montażu tych produktów, bo to jest, też mają też montaż, mają też czasem serwis, to są duże produkty. Także bardzo fajne, angażujące jest taki piątek, podsumowanie tygodnia. Też się często pojawia pytanie o to, jak Wasz tydzień, to jest albo pytanie, gdzie ludzie mogą otwarcie odpowiedzieć, albo ankieta, czy właśnie weekend pracujący, czy weekend wolny, jako podsumowanie tego piątku. Dziękuję to za serca. Piszcie, co wdrożycie. I oczywiście, jeżeli dodacie relację, gdzie skorzystacie z tego, z czym się z Wami dzisiaj dzielę, oznaczcie Joannę Pogielczyk, ja dam Wam informację zwrotną, udostępnię Was w moich relacjach, także to też na pewno zwiększy zasięgi i też sprawi, że więcej osób odwiedzi Wasze konta na Instagramie.
Co tu sobie jeszcze zapisałam? Dzielcie się swoimi pasjami. To też nie trzeba tego robić nagminnie, ale można na przykład przyjąć, że w piątek albo w weekend, ale sprawdzając statystyki, czy wasi odbiorcy są wtedy oczywiście na Instagramie, pokazać wasz czas wolny, zadać pytanie o to, co ty lubisz w czasie wolnym, zadać pytanie, bo może się okazać, że właśnie może macie jakąś pasję kulinarną, a może właśnie nie lubicie gotować. Też można mówić o tym, czego nie lubimy, tak? To też będzie fajnie, to też może fajnie zaskoczyć, jeżeli dobrze znacie waszą społeczność. Wiem, że na Instagramie, wiecie, sobota mopa jest taki, jakby to jest taki hashtag trendy, który jest w sobotę i można na przekór temu hashtagowi, jeżeli akurat nie sprzątacie w sobotę, tylko wykorzystujecie sobotę w inny sposób, można pokazać, co robicie, można pokazać siebie, jeżeli macie taką otwartość, można też pokazać swoją rodzinę, ale też to też nie jest konieczne, tak? Można pokazać, jak jedziecie na rowerze, można pokazać, jak biegacie, czy jak po prostu gotujecie w kuchni. Ale też pamiętajcie, że relacje służą budowaniu relacji, więc warto tutaj zadać pytanie do naszych odbiorców, co oni robią w sobotę, jak ta sobota im mija. Tutaj Ania pisze, rozwijalnia kobiet, ten przegląd stories czy na feed? Nie, nie, ja dziś mamy tylko pomysły na stories, tak? O pomysłach na feed też będziemy jeszcze mówić. Dziś mówię tylko o pomysłach na stories, czyli możemy zrobić taki pokaz slajdów, możemy właśnie zrobić sobie w telefonie pokaz slajdów albo nie, w InShotie, żeby była muzyczka jeszcze do tego na przykład i zrobić taki przegląd w postaci filmiku, a możemy po prostu w stories pokazać moje zdjęcie, mój poniedziałek i wrzucić kilka kadrów z poniedziałku, później mój wtorek, kilka kadrów z wtorku, środa i tak i w ten sposób zrobić to, ale dziś mówimy tylko o stories. A ja napisała, ja nie lubię gotować. No właśnie, to słuchajcie, super temat, tak? Czyli można wrzucić zdjęcie, jak jemy w mieście, albo można wrzucić zdjęcie, jak przyjeżdża jakaś dieta pudełkowa, albo pokazać, że dziś się przemogłam i zrobiłam, ponieważ jest sobota, zrobiłam jakieś super śniadanie wypasione, chociaż na co dzień nie lubię tego robić i zadać właśnie, zrobić ankietę, czy ty lubisz gotować. Pamiętajcie, że to też jest taki częsty błąd, znaczy błąd, chodzi o to, że też jeżeli będziemy za każdym razem zadać pytania i robić ankiety o produkt, o nasze usługi, to też nie jest angażujące, no bo wbrew pozorom to gdzieś jest tam zakamuflowana sprzedaż, to jest cały czas mówienie o tym, czym się zajmujemy. A żeby budować relacje, musimy się też zainteresować naszym odbiorcą, więc te pytania takie niebezpośrednio związane z biznesem, z naszymi produktami, usługami, one są potrzebne. Gosia tutaj pisze, że Gosia też nie lubi gotować. No właśnie mamy, słuchajcie, już kolejny pomysł na ankietę, gdzie właśnie możemy zrobić szablon, czego nie lubię, albo właśnie i zapytać naszych odbiorców, co lubimy, albo pokazać, jak pokonałyśmy nasze wyzwanie i właśnie coś ugotowałyśmy, chociaż nie lubimy. O, Ania super napisała, można pokazać, jak sprząta mąż, to by były zasięgi, zwłaszcza, że słuchajcie, 3 miesiące temu była właśnie mega kampania na TikToku, która też miała właśnie swoje zasięgi na Instagramie, związana właśnie z równouprawnieniem. Także to na pewno byłoby, bardzo fajne, bardzo fajny, angażujący post. O, super. Zuza pisze, chyba zrobię foto z dostawcą pizzy. No właśnie, słuchajcie, i to są pomysły. To są fajne pomysły na Insta Stories. Dobrze, słuchajcie, na dzisiaj koniec. Jeżeli chcecie, to możecie mi też dać znać, czy chcecie, bo jak domyślacie się, to jest 1/3 tego, co sobie dzisiaj przygotowałam, żeby wam powiedzieć. Więc jeżeli jeszcze macie cały czas niedosyt pomysłów na Insta Stories, to dajcie znać, czy jeszcze chcecie live z Insta Stories, czy przechodzimy dalej po prostu już do jakiegoś do kolejnych zagadnień i były takie pytania o harmonogram na Instagramie. Ja też mam przygotowany taki materiał, jak sprzedawać na Instagramie, także dajcie znać, jakie tutaj są wasze potrzeby i oczekiwania. Ania napisała, że mąż mnie wygna z domu. No nie musi, nie wiem, czy mąż ma konto na Instagramie, może się nie dowie, słuchajcie. Można próbować, ale chodzi o to, ja dziś właśnie wam chcę powiedzieć o to, żeby mieć taki nawyk, żeby te stories były kreatywne, żeby te stories nie były takie sztampowe, to my musimy mieć nawyk robienia zdjęć, nagrywania filmików praktycznie no, w każdym momencie, tak? Idziecie gdzieś na spacer, nie musicie tego od razu wrzucać. Ja nie mówię o tym, żeby po prostu cały czas siedzieć w telefonie, ale jeżeli idziecie na spacer, jest fajny zachód słońca albo no, nie wiem, fajny jakiś teraz jesień, są przepiękne kolory liści,
można zrobić takie zdjęcie po prostu na początku spaceru, nie trzeba go wrzucać od razu podczas tego spaceru z rodziną, tylko na przykład następnego dnia możemy wrzucić i że już tak w Poznaniu już jesień, jak jest u Was, i pokazać zdjęcie tych liści, ale też trzeba sobie wyrobić w sobie ten nawyk chodzenia z telefonem, robienia zdjęć, bo później się okazuje, kurczę, to mogłam rzucić, tamto mogłam rzucić, a właśnie przegapiłam ten moment, nie pomyślałam. Także tutaj życzę Wam dzisiaj, słuchajcie, dobrego dnia. Ja już oczywiście mam taki power w sobie, bardzo dobrze działają na mnie te z Wami świątowe spotkania w środku tygodnia. Trzymam kciuki za Wasze Instastory. Jeżeli skorzystacie z moich pomysłów, to też oznaczcie mnie, ja tak jak mówię, udostępnię, dam informację zwrotną, co można by było poprawić. I jeżeli czujecie, że ten live może się przydać Waszym znajomym, dziękuję za te serca, które tutaj lecą. Poproszę o więcej, jeżeli były dla Was wartościowe, to poproszę o turbo kciuki też turbokciuki na Instagramie, dziękuję za te serca na Facebooku. Działajcie i słuchajcie, jeżeli są jakieś pytania, jak macie wątpliwości, też śmiało do mnie piszcie. Na Facebooku, na Instagramie, ja je sobie, jak wiecie, ja je wszystkie notuję, one są później dla mnie bazą właśnie wyjściową do tematów na kolejne live'y, na wpisy na bloga, na filmiki na YouTubie, czy właśnie na całe treści na Facebook, na Instagram. Także jestem otwarta i też na informację zwrotną jestem otwarta. O, dziękuję, Sekret Kobiety napisała mi, otworzyła mi Pani oczy na Insta. Dziękuję, cieszę się bardzo. Hania pisze, dzięki, biorę się do pracy. Mega, mega się cieszę. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej, owocnej końcówki tygodnia. Żegnam się tutaj z Instagramem i zaraz pożegnam się z Facebookiem. Pa! I tutaj jeszcze, słuchajcie, żegnam się z Wami na Facebooku. Czekam na Wasze komentarze. Dobrego dnia, rzucajcie stories i wrzucajcie linki do Instagrama też tutaj pod tym live'em. Chętnie zajrzę, zobaczę, co działacie i też będę mieć pomysły na kolejne live'y. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!